Dobra, moi drodzy, to co? Witam was serdecznie już w kolejnym odcinku z Przeznaczenia. Jak pamiętacie, ostatnio byliśmy tam na dole obok obozu bandytów, wybiliśmy ich i zdobyliśmy tam sobie list pożegnalny Lucy oraz dostawa. Jest to związane właśnie z tym sprzedawcą, handlarz bronią dla bandytów. A list pożegnalny Lucy jest bezpośrednio wpisem, który można powiedzieć Elwrychowi, który już jest w mieście. Pamiętacie, tego typa, co uratowaliśmy tam niedaleko przełęczy. Jak widzicie, Gor ma całe HP, ponieważ odesłałem go tutaj koło Haczmy Orlano. Normalnie tutaj się pojawia, zaraz w tym obozie myśliwego. Ja sam poszedłem do Orlana, tam do Haczmy przespać się. Jak widzicie, Gor ma całe życie, ja mam całe życie. I wróciłem sobie tutaj u góry, ponieważ tutaj mamy polne bestie. Nie chciałem je sam Znowu wybijać, bo kilka z tych mogłem. głupich bestii. Więc sobie je teraz wybijemy. Pójdziemy na dół powybijać dalsze tam polne bestie, które można spotkać tam na dole. Wiecie, pamiętacie to, co widzieliśmy w Niczym tu się ostatnim znajdę. odcinku. Znowu jedna z tych głupich bestii. Dobra. Trochę Nic tu roślinek nie ma. leczniczych, bardzo fajnie. No i co tu mamy jeszcze? Kolejny klejnot Lorda Timorsin. W ogóle ile jeszcze klejnotów Lorda mam? Co, moi drodzy? Ciężka ryba, otwórzmy sobie ją. Ja mam ich łącznie 7, dobra. Idziemy dalej. Ogólnie informacja tych ma nam ktoś dać na farmie Onara. By the way, moi drodzy. No i dobra, moi drodzy, tak jak mówiłem, teraz sobie posprzątamy tutaj okolice farmy Sekoban, który ma Znowu tutaj jedna z niedaleko. tych głupich bestii. I prawdopodobnie pogadamy sobie tam z ludźmi na farmie Sekoba. Przynajmniej z tymi, co się da. No ładny Gor. Będziemy starać się, żeby Gor nie tracił za wiele życia. Tak jak mówię, zapiszmy sobie tutaj. I Znowu idziemy jedna z dalej. tych głupich bestii. No, ładnie Gor, ładnie. Tam jakieś stado wilków mają, moi drodzy, zaraz zobaczymy. Kolejne ziółka, czemu nie? Goblinie jagody, patrzcie, były tutaj. No to fajnie, jak najwięcej tych Nic jagód tu nie ma. i ulepszaczy. Zapiszmy sobie, jak ja wyglądam z życiem. No muszę trochę sobie podlecić je, weźmy sobie miksturkę. Jeszcze jedną i powiedzmy grzybolki zjedzmy. Proszę bardzo, plus jeden do ochrony od magii i ognia. No bardzo ładnie. Zawsze dobre i te jeden punkt. Jeżeli chodzi o te wszystkie obrony. Czy ja mam deszcz ognia, to będzie dobre. Tyle, że mamy 13 many, tak? Wypadałoby przykładowo zjeść 50 grzybów, żebyśmy mogli tego deszczu ognia używać. On mi się przyda na pewno w przyszłości, w pewnym momencie, żeby zdobyć sporo expa. Więc zjedzmy sobie trochę tych ciemnych grzybów, żeby nam wbiło manę na plus 5. Bo też chyba 50 trzeba grzybów zjeść. Jeżeli się nie mylę, moi drodzy. Dajcie mi chwilę, to nie powinno nam długo zająć. I zaraz pójdziemy dalej eksplorować tutaj okolice. Oj, Bezi by miał chyba sranie po takim grzybojedzeniu. Tyle grzybów pierdzielić. Brzuch by go bolał chyba. Dobra, lecimy, lecimy. No i proszę bardzo. A nie, mana plus 2, czyli pomyliłem się. Plus 2 punkty many, nie 5. 5 punktów bodajże można chyba robić z ciemnych grzybów. Nie z ciemnych grzybów. Ale wiem, że chyba eliksiry many, te co zwiększają statystyki, one chyba dają plus 5 many. Tak, jeżeli się nie mylę, nie wiem sam już. Bo wszystko tyle razy było zmieniane, że już sam nie wiem. Ale dobrze, no mamy 15 punktów akurat na deszcz ognia. W przyszłości się to nam przyda. Zapiszmy sobie, nie tu, tylko tu.
O, proszę bardzo. I zobaczmy, co my tu mamy dalej. Mamy wilczki, tak? Tak, wilczki. I krzepiców pełno. Wow. Dobra. Ja oczywiście mogę obrywać, Nie bo ma ja się czego uleczę. obrywać. A z gorem Nic będzie tu nie troszkę ma. gorzej, żeby go uleczyć, wiadomo, nie? Zobaczmy dalej, co my tu mamy. Aha, tutaj pamiętam, chyba jest ta droga, co się idzie z Laresem, ornament nosić, tak? Tak, to jest tutaj. Tu mamy jeszcze czarne grzybki. Tu u góry bodajże było kilka chyba goblinów nawet, jak nas zaatakowały po drodze w tamtym odcinku, jak szliśmy sobie z Laresem, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, mamy grzybki, idziemy dalej sobie tutaj zwiedzać. Jakieś ziółka może jeszcze znajdziemy na pewno. Wow, tu są jakieś niewidzialne drzewa, no właśnie. No, żebyś mi się tylko ty nie zbugował, przyjacielu mój. No to fajne, są tu drzewa, które są z teksturpaka właśnie Lifewera. I one są tak jakby takie nieprzenikanie, nie przenikamy przez te tekstury, tylko one nas blokują. I to jest głupie, bo nawet NPC-ty się na tym blokują. Bo jak wiecie, normalnie drzewa są tak, te liście drzew są przenikliwe, a tu widzicie, gol się buguje i biega w górę, w bieg na to praktycznie. Co mnie bardzo irytuje w tych teksturpaka, ale chcieliście troszkę narzekaliście trochę na grafikę, więc mówię, dobra, wgram chociaż Lifehevera teksturpaka, który zbytnio nie zmienia nic w balansie Niczego gry, nie można upodobać. tylko dodaje powiedzmy troszkę grafiki, ale widzicie, przez to się też NPC-ty trochę bugują. Przez te cholerne drzewa. Dobra, mamy to. No, nie ma czego Koniec z tobą, plądrować. bestio. Skała krystaliczna, srebrny puchar. Tu właśnie jest ta jaskinia, w której siedzi Sagitta. Na razie do niej nie potrzebujemy iść, a udamy się tam dopiero później. Wiem, że ten farmer tam z rybą nam zlecił, żeby tu iść, ale tak czy siak na razie tam nie mam jakiejś takiej potrzeby. W tym odcinku chciałbym troszkę powalczyć, wiecie, powybijać jakieś tam potworki tutaj. Z Znowu tego jedna z lasku. tych głupich bestii. O fakt, tam są wargi. Nie za wesoło z tymi wargami może być. Nic tu Wiem, nie ma. że ogólnie. Ojejku, nie, gor. Gor zaatakuje je. Byle mi nie padł tylko, gor. No nie, Gor musiał paść, fuck. Czekajcie, gdzie tu jest zapis? Cholera jasna, będę musiał kawałek powtórzyć. No ale widzicie, rzucił się cholernik na tego. Na wargi. Żebym ja tam uderzył, to może bym to wybronił jeszcze. Dobra, chodźcie wilczki, zróbmy to szybko. No to jest w sumie powtórka. Lepiej uważaj na Sorry, swoje. Gor. Nie chciałem cię uderzyć. Znowu jedna z tych głupich bestii. Nic tu nie ma. No, koniec z tobą, Zobaczmy, bestio. co my tu mamy dalej. Tu krwiopijce latają. Powybijajmy te cholerstwo, bo one przeszkodziły Gorowi. Tak to Gor na pewno by sobie poradził z tamtymi wargami, mi się wydaje. Te lasy tak na dobrą sprawę tyle, co tamte wargi są najgorsze. No bo reszta tu potworków jest taka w miarę do wybicia. Znowu jedna z tych głupich bestii. Tu się Gor zbugował, bo u góry jest krwiopijec, dobra. Wow. No mamy dobre te bełty, nie? Mocno bijemy bełtami. Czy ja tu wyzbierałem roślinki? Ale nie, chyba wyzbierałem, tak. Grzybów nie wyzbierałem. Okej, tu mnie cofło i koło Sagitty nie zebrałem. Schowaj tą kuszę, ziomek. Dobra. Czy Gor za mną idzie? Nie mówcie, że mi Gor zniknął, no bo się wkurzę. Kolejny raz bym musiał wczytywać grę. Nie ma Gora, lol. No,
God damn it, co jest z tym gorem, cholera, no? Musiał zniknąć akurat, fuck. Dobra, teraz już na poważnie weźmy się za to, bo mnie wkurzyło to, że kurna gor mi zniknął. Znowu jedna z tych głupich bestii. Niczego nie ma, nic tu nie ma. Nie ma czego. Nie, gor. No. Niczego tu nie znajdę. Już się bałem, że mi gor tam pójdzie. No, trzeba po prostu na niego uważać i często zapisywać. I tyle wam powiem. Bo gór potrafi płatać figle i uciekać nam. Załatwmy tak krzepice tutaj. Tam są cholerne wargi. Jestem ciekawy, czy my sobie poradzimy z nimi. Ale spróbujmy, spróbujmy. Gór. Czyń powinno swoją. Kurde. Jakby było tu stado, trzy wargi, to by było ciężko, ale kurna, dwa wargi tu są. Dwa wargi, to wystarczy trochę pobiegać. Jeszcze jednego, no. No, 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 dawaj. No nie, go teraz zje warg. Masakra. Niczego tu nie znajdę. Już byłem obsrany. Gor, masz szczęście, cholera jasna. Ojejku, jejku, gor. Jak ja się martwiłem o gora, że on mi zdechnie. Stary, lepiej łyknij potiona. Masz ze dwie mikstury. Nie będę mu żałował, bo naprawdę ja będzie mi będę żałował tego, by mi zginął. Zapiszmy sobie. I zobaczmy, co my tu mamy. Ziela lecznicze, jakieś ziółka. No i tamte grzyby i roślinki mi zostały do zabrania jeszcze, bo mnie wkurzyło to, że on mi zniknął. I to dwa razy nagminnie mi zniknął, gor. Masakra. Idziesz? Żebyś mi teraz czasem nie zniknął, cholero jedna. To zbieramy. My może to nie są jakieś super zioła, ale kurde... Jak ja mówię, no ja zbieram każde zioło, które napotkam na swojej drodze. Taki już mam zboczenie w gotiku, że lubię zbierać wszystko, co mogę zebrać. Bez oczywiście przypału, jeżeli mogę. To zbieram wszystko, tak jak mówię, no. Spróbujmy jeszcze tutaj powybijać te potwory. O tyle już dobrze jest. O, mamy level kolejny, czyli mamy już opcję, że możemy się wyszkolić dwuręcznej ładnie i to myślę zrobimy. Przy najbliższej okazji, jak będzie można. Dobra. Wilki. No, koniec z tobą, bestio. Z wilkami kuszą sobie załatwiamy na hita, więc bardzo fajnie już jest. Mamy teraz polne bestie, zapiszmy sobie. Ogólnie najcięższym wrogiem w tym lesie były wargi właśnie. A my się z nimi już uporaliśmy, więc tak naprawdę został nam jeszcze tu tylko cieniostwór do ubicia z gorem. Mam nadzieję, że gor sobie poradzi. Proszę bardzo, ładnie. Nic tu nie ma. Ale gor sobie poradzi. Ja będę tylko robił uniki, a gor będzie go tłukł. I mam nadzieję, że wszystko mi wypali po mojej myśli. Zjedzmy sobie grzybka i zapiszmy. I gdzieś ten cieniostworek tutaj siedział, z tego co kojarzę. Albo może w innym rozdziale on tu się pojawia.
Jest tam, patrzcie. Gobliny go atakują. No i ładnie. Trochę się zbugował to drzewo, nie powiem. Ale już miałem obsrane gacie, że on mi zabije gora, cholera jasna. Niczego tu nie znajdę. Mamy kolejne tutaj szkielety gobliny. One próbowały załatwić cieniostwora, bo ogólnie szkielety gobliny nie lubią cieniostworów, czy tam innych chyba potworków też. Nie wiem dokładnie jak to z tym jest, ale coś takiego mniej więcej jest. Ogólnie po tym całym terenie latają sobie też krwiopijce i można czasami ominąć te krwiopijce, bo one latają tutaj po całym tym terenie. Ale tu już mamy te poletka, tu mamy ścierwojady. One będą atakowane chyba przez wilki zaraz, więc szkoda ekspa, zróbmy to sami. Dobra. Tam są wilki. Niczego tu nie znajdę. Załatwmy sobie jeszcze te wilki tutaj. Oj, sorry, gornie chciałem cię przyszpilować moją tą kuszą. Ale nie, trzyma się, okej, stary, okej. O, widzicie? I tak jak mówiłem, te krzepice latają tu po całym terenie. Załatwmy sobie je. Załatwiej, załatwiej go, ja ci pomogę. No, koniec. Dobra. Z tobą, bestio. Tu mamy dziki. Dzikie dziki na drodze. Które tu będzie zapis, tak? Okej, idziemy dalej. Dziki dziki na drodze. Tam jeszcze krwiopijec lata z tyłu. Nic tu nie ma. No chodź tu krwiopijca, chodź. Nie uciekaj mi tu. Dobra. Ale zawsze lubię z kuszą biegać, wiecie, bo mi pokazuje w okolicy potwory. Ja tak mówię, no ja będę starał się czyścić lasy z takich potworków, które damy radę, przynajmniej póki co. Później te silniejsze potworki też damy radę, na pewno. Tam są kolejne krwiopijce i polne bestie, widzę, dobra. Na razie nic groźniejszego nie ma dla nas. Dobra, pozbierajmy ziółka i spróbujmy te krwiopijce tu gdzieś latały powybijać. Tu się buguje w drzewie. No, koniec z tobą, bestio. Tam już są polne bestie. Już tu już jest farma Onara i owieczki. Tamtą dalszą część lasu będziemy sobie potem zwiedzać. Chciałem tylko tutaj, można powiedzieć tak, do lasów obok farm Onara sobie to zrobić, czyli do tej tutaj połowy. I tu, jak już wiecie, no mamy cały las wybity tak naprawdę. Ewentualnie mogły zostać tam jakieś krwiopijce jeszcze, ale to ewentualnie. Tak jak mówię, no z krwiopijcami problemu nie ma, więc można już po lesie się śmiało przechodzić. Przynajmniej w rozdziale pierwszym nie powinno być problemów tam dojść do Sagity już. Teraz zajmijmy się tutaj pobocznymi farmami, bo tu jest troszkę, jak widzicie, polnych bestii. Trochę, sporo. Sorry, Gor. Zawsze mi się przez pomyłkę go uderzy. Sorry, Gor, naprawdę. Nie chcę cię, stary, bić, ale tak wychodzi czasami, że mi podejdziesz. Zobaczmy. Żuwaczka polnej bestii, 15 sztuk. Żuwaczki polnej bestii będę tam sprzedawać, spokojnie mi się wydaje. Potiony mi się powoli kończą, na pewno będzie trzeba zapasy zrobić w mieście, jak będziemy w najbliższym czasie. A póki co nie planuję do miasta wracać jeszcze. Oj. Dobra. Ładnie, ładnie. Tutaj chyba jest topór drwala wbity. I na polu zostało mi jeszcze po tej stronie tylko kilka pełzaczy, chciałem powiedzieć. Tutaj zostały nam ostatnie polne bestie do zabicia na polach, jeżeli chodzi o okoliczne farmy. No, koniec z tobą, bestio. No, Gor, nie rób se jaj, zobacz, polne bestie mnie atakują.
mało mnie nie zabiły, ale no, Gor zareagował na szczęście. Troszkę w spowolnionym tempie zareagował, ale no, pomógł, nie powiem. Gularzu zjedzmy. Nie mam lepszej kuszy póki co, nie. Polu na bestę czy atakuje ziomek? Dobra. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Jak to nie ma? Jest. Polna bestia. Skórzany mieszek. No i tu jeszcze mamy sporo rozmów. Tu na farmie Sykoba musimy pogadać ze wszystkimi. Tutaj na farmie Onara mamy zadanków pełno. No i zostałem jeszcze polne bestie chyba. Nie, tamte powybijałem w jaskini. Dobra. To już mamy wszystko wybite, jeżeli chodzi o potwory w okolicy. Jedynie za farmą Onara i tam okolice farmy Onara mamy niewybite. Ale i tak jestem z tego rezultatu zadowolony. Proszę bardzo, mamy twoje rzeczy. Dobra. Wszystko w porządku. Czego chciałeś od tego Dextera? Wiem, gdzie możesz go znaleźć. Proszę bardzo. 200 sztuk expa. No i tyle, jeżeli chodzi o Grega. Przynajmniej póki co. Tu chyba jeszcze powinny być serafiski. No właśnie, się nie mylę. Może na pierwszy rzut oka tego nie było widać, ale no widzieliście sami, że były tutaj serafiski. I tutaj ogólnie chyba jeszcze gdzieś na drodze powinna być luzem rzucona broń bandytów. Wiecie, taki ślad, gdzie ci bandyci w ogóle poszli z tymi pałaszami. Z tą bronią od dostawcy swojego. Dobra, i tu jest ten krąg kolejny. Brakuje nam bodajże tylko jeszcze chyba tego ornamentu, jeżeli się nie mylę. Jeden oddaliśmy. Potrzebowaliśmy trzech ornamentów, tak? Poczekajcie, jak to wygląda z tymi ornamentami? Gdzie ja to mam? Dwie części, tak? Trzy potrzebujemy. Czwarta jest u magów wody już. Tak, potrzebujemy czterech, ok. Czyli sprawę ornamentów też będziemy mogli zakończyć niebawem sobie. Ale spokojnie, do Jarkendaru jeszcze się nie wybieram, bo moi drodzy, jeszcze przed nami jest ta Dolina Przodków, nie? Tam oczywiście stacjonują myśliwi. A do nich no, też bym chciał się udać, porobić jakieś zadanka, wiadomo, nie? Dobra, szukam teraz przełączników i coś nie mogę znaleźć tych przełączników, wam powiem. Dobra, jest jeden. Mamy jeden przełącznik. Pełno ziół, jak widzicie. Przeważnie w takich kręgach jest pełno ziół. Ale to nie o to mi chodzi. Szukam przełączników, cholercie, nie widzę. Zobaczmy, tu jest. I jeden musi być gdzieś tutaj po tej stronie. Nie ma bata, moi drodzy, jest. Tylko ja się boję, żeby mi Gor nie zginął. A jest duża szansa, że on mnie zginie właśnie. Oj, mój drogi, przepraszam cię. Kurde. I on mi ginie. Czyli nie za wesoło, moi drodzy. No ale najważniejsze, że powybijaliśmy potwory z okolic. Gor, jakbyś mógł stary przejść tutaj. Tak, żebym go najpierw na siebie spulował, co? Trzeba z nimi. Dobra. No i widzicie, krytyk mu wszedł ładny i zabiliśmy od razu z Gorem go, więc bardzo ładnie. Pogadajmy jeszcze w okolicy, mam trochę czasu. Tutaj mamy oczywiście tradycyjnie gadkę. O najemnikach. Uszy do góry, tja. Co tu mamy? Rocha mamy, roch. Jak tam plony w tym roku? Pewnie dobrze, panie. Masz miłe towarzystwo, a no miłe, panie. Aha, tu się powtarza jego gadka. Dobra, niech będzie, niech będzie. Idziemy dalej. Po tej stronie jeszcze tutaj nam został pan Baltazar, owieczka. Co słychać? Na czym polega twoja praca? No wiecie, wypasa owieczki. Okej. Okay. I tu jeszcze wypytaliśmy go odnośnie broni. I jak widzicie, no słyszał o tym. Gdzie za ich farmą tam pojawiła się grupa bandytów. Ale oczywiście nie musimy już tam chodzić. Tutaj mamy pana, który udaje, kurde, że to jest jego ziemia. No to chodź i spróbuj, stary. Bronko.
przepraszam za psa. Ale jak zwykle, no nic nie poradzę na pieska. Z tego co pamiętam, to on normalnie miał topór drwala chyba. I on zadawał cholernie sporo damage'u. A teraz widzę, że mu go zabrano i ma zwykłą lagę. Okej. Załatwiliśmy gnojka i teraz tak, patrzcie, tu jest Julian, on czasami jest na farmie Bengara, my z nim gadaliśmy już. Panie Till. Hej, młody. Wszystko gra, ty tu jesteś szefem. Zawsze jesteś taki niemiły, zapytaj obronka. I tak, chyba będę mógł ci pomóc. Nie ma sprawy, ale będziesz musiał zapłacić więcej. 20 sztuk złota, nie, chcę więcej. Więcej. 50, okej. Więcej nam nie da ogólnie kasę. 50 sztuk jest maksymalnie, ile można wyżulić od niego. A zadanie już mamy praktycznie zrobione. Wystarczy pobić Bronka i nie gadać z nim najpierw, tylko pogadać z Tillem. I teraz, jak pogadamy rozdrażni Bronka, to ten... co tam? Gęba ci się nie zamyka, co? On już nie bij, i poszedł na pole. No i u Tilla mamy, Bronka wrócił do pracy, 50 sztuk złota mi zapłaci i spoko. Nie kłopot się, chłopcze. Ty. Ja pogę znajdę go. Hej. Czekajcie, co ty jeszcze masz? Co porabiasz? O najemnika, zdenerwuj Tilla. Ktoś dzisiaj nosek? Zostaw mnie w spokoju, idioto. Jak widzicie, jak się denerwuje, chłopacze, na co? Wreszcie znalazł się ktoś, kto zna pokazać temu Bronko, gdzie jest jego miejsce. Dziękuję, a to mała nagroda ode mnie. 100 sztuk złota, wow. Dzięki, stary. Na pewno nie pogardzę, przyda się. Witaj, Seko. Szukasz na mojej ziemi? Czy w tym kraju... Wynocha. Okej, okay, nie możemy z nim pogadać póki co przynajmniej. Jego żonka jest bardziej milsza dla nas, o Rosji. Wszystko w porządku? Ona troszkę narzeka na swojego męża. Współczuje tej kobiecie, bo... Ona jest naprawdę miła. To jest bardzo miła osóbka, moim zdaniem. A musi siedzieć z takim tyranem jak Sekop. Możemy tu z nią pogadać na temat bariery, dowiedzieć się takich rzeczy o farmie Bengara i tak dalej. I głowa do góry i ona, wiecie, jeszcze nam... Uważaj na siebie, jeszcze nawet ona się martwi, więc... Naprawdę poczciwa kobieta, wam powiem. No dobra, moi drodzy, to co? Zostało nam jeszcze dwie osoby tutaj, widzę, jeżeli chodzi o farmę Sekoba do pogadania. A farmę Onara już sobie zwiedzimy jutro. Witaj, ślicznotko. O, to już mamy. W takim razie, ale... Bronka oczywiście pobyliśmy, bo mamy siłę. Siema. O, kim jesteś? Nazywam się Antol i pracuję do tego nadzorcy niewolników. Ciężko choruję, aby dostać się coś do jedzenia, więc nie zadańczaj mnie pytaniami. Nadzorcy niewolników? Tak, tu nazywamy Sekoba, drogi panie. To wyjątkowy drań, na którego kiedyś Inos ześle swój gniew. Myślałem nawet o tym, aby uciec z tej farmy wraz z moją ukochaną Baberą i ją poślubić, ale nie mamy gdzie się co zatrzymać. Może Urlana, przynajmniej na razie. Nie mam pieniędzy, aby zapłacić za pokój. Inne farmy też odpadają, bo nikogo więcej tam nie potrzeba. Może jedyną nadzieją jest miasto, choć z tego co wiem i tak nastały ciężkie czasy. Chyba po prostu zostanę tutaj. Powinienem jeszcze coś wiedzieć o tej farmie? Tak, unikaj Tilla, ta rozwyżony mięczek. Uważaj się za wielkie panisko. Gdyby nie fajnie, to syn Sekopa, to już dawno nauczyłbym go dobrych manier. Dzięki za informację. No, akurat go poznaliśmy. Chyba jeszcze coś cię gryzie. Niby tak, ale po co mam komu zawracać głowę moimi problemami? Odpowiedz, skoro jednak pytam. No cóż, o Boberze już wiesz. Widzisz, miałem dla niej prezent taki skromny, bo nie stać mnie na coś bardzo drogiego. Za zaoszczędzone pieniądze kupiłem taką ładną skrzyneczkę na kobiece drobiazgi. Chciałem go ofiarować Boberze na dowód szczerości moich uczuć, ale jakiś czas temu przyszedł tu strażnik po opłaty i mi ją po prostu zabrał. To grabież, a jak ja bardzo chciałem, a ja tak bardzo chciałem ofiarować jej coś na pamiątkę ode mnie. Przykra sprawa, pamiętasz, który to był strażnik? Od dawna tu już nie przychodzi. Nie znam go, dla mnie w tych wszystkich pancerzach wszyscy wyglądają tak samo. Grabież. No i proszę bardzo, mamy zadanie. Czyli trzeba, jak widzicie, czytać dialogi, bo to jest podstawa, moi drogi. Jak wy nie będziecie czytać dialogów, no to możecie się pogubić, tak? A jak widzicie, on wspomniał ewidentnie, że przyszedł strażnik, tak? Czyli na pewno musimy się rozejrzeć za tym strażnikiem w mieście. Jeżeli byście uważali i słuchali dobrze pewnego strażnika w mieście, to byście wiedzieli o pewnej rzeczy, tak? Że
On tam wspominał w dialogu pewną rzecz, ale nie będę wam spoilerował, bawcie się sami, nie będę wam psuł oczywiście zabawy, spoilerując. Jak idzie praca w polu? Nawet mi o tym nie mów, jestem wykończony. Pan Radowid, proszę bardzo, okolice stały się bardzo niebezpieczne, na naszych polach grasują polne bestie. Mój drogi, zająłem się polnymi bestiami. Właśnie dlatego tak niewielu z nas wychodzi na pola, większość farmerów nie opuszcza farmę. Nie próbujecie ich zlikwidować, to sprawa najemników, oni powinni z nimi walczyć. Bo ich zadaniem jest nas chronić. Duża grupa tych bestii kieci się w pobliżu jaskini, po środku pola, lepiej nawet tam nie podchodź. Mimo to nie powstrzymują cię one przed pracą. Ona mnie lubi, jak ona obiłby mi kijami, gdybym ociągnął się z wyjściem w pole. Mogę w tym każdej chwili źle skończyć, jak Otokar, po którym chyba nic nie pozostało poza sukiewką, gdy rzucił ją dla żartów jedną. No, nie doczytałem, przepraszam. Ursula. Jak praca? Zbliżają się żniwa, pracują. Tutaj jest stała gadka. O okolicy, kto tu dowodzi? Oczywiście. Powiedz mi. Onar. O najemnikach i tu gadka powtarzalna, co nowego. Czy mamy tu jeszcze jakieś zioła po drodze? Tu są jeszcze jakieś ziółka, widzę. A kurde, ale ja męczę, co moi drodzy, zbieram to wszystko. Ale tak po prostu mam. Wiecie co? A dobra, niech wam będzie. Pogadamy jeszcze tutaj z Festerem, załatwimy sprawę z polnymi bestiami. Chcę zarobić. Dobra, idziemy z nim, polne bestie, zapolujemy. Oczywiście my te polne bestie wybiliśmy, ale prawdopodobnie pojawi się jedna polna bestia chyba maksymalnie. Nie powinno być chyba ich więcej, chociaż jeżeli więcej, no to zawsze expo dostaniemy, ale patrzcie, nie ma w ogóle. Czyli tak jak mówiłem, jeżeli wybijecie wcześniej, to po prostu wbiegniecie z nimi tyle. Ja bym tu sobie zapisał teraz, wow, zapadł się pod ziemię. Zapadł się pod ziemię, moi drodzy, ze wstydu niestety. Dobra, wow, okej, okay. Pojawił się u góry nagle, dobrze się nie zbugował. Chwila. Polne bestie załatwione. Wracajmy. I trzeba ci chyba rozwalić skórę. No. No chodź, panie. Dobra, panie Fester, oddawaj pan wszystko, co masz. Zwykły topór, okej. Okay. I tak naprawdę więcej już z nim nic nie zrobimy. Można go jedynie pobić, zabrać sobie za pomoc kasę i tyle. I podziękować mu za współpracę z polnymi bestiami, nie? No i dobra, pogadajmy jeszcze z panem Sentenzą. Panie Sentenzo, kiedyś się na pewno policzę z nim, a póki co zapłaćmy mu. Co się rozejdzie, to wszystko. Jak tam sobie chcesz? Możesz mnie przeszukać. Jak tam sobie chcę? A? Niech weźmie sobie 50 sztuk złota. Powiedz no. Fuck, ja nie chciałem z nim walczyć, ale niestety przez przypadek wziąłem walkę z nim. No dobra. Jak już go wziąłem, to się zabawimy ze Sentenzą. Nieźle, Sentenza, oddawaj mi 50 sztuk złota. Oddawaj też arogancję Sentenzy, jest to taka jakby specjalna broń z jego inicjałami, Sentenzy. Bardzo fajna broń, nie powiem. No i pogadajmy jeszcze z tymi dwoma najemnikami, a dalej sobie pogadamy w kolejnym odcinku, jak leci.
Kiepsko, do upadku bariery nic ciekawego się nie dzieje. No, no, zatrudnił nas, byśmy chronili farmę, ale tyle tu roboty, że nie robię nic poza siedzeniem. Ach, tęskni za atakami na konwoje ze starego obozu. Przyszedł tutaj z Lee? Oczywiście, byłem strategiem w nowym obozie, abym myślałem cały czas plan walki przeciwko staremu obozowi. Wraz z Rickiem zaliczyliśmy się do najbardziej zaufanych doradców Lee. Nie pamiętam cię z nowego obozu, ja ciebie tylko z widzenia, ja jestem Kosa. Szukam niejakiego Burta. Burt? Nie znam nikogo takiego. Pewien człowiek z miasta mówił, że miałem z nim jakąś przeprawę w dniu, gdy runęła magiczna bariera. Niech pomyślę. A tak, coś tam było, ale to nie Burt, tylko Butch. Może pamiętasz go z nowego obozu, taki tam szkodnik, co wyzywał się na słabszych. Gdzie on teraz jest? Nie widzę go wśród najemników. Wśród najemników? Lee nigdy nie przyjąłby takiego bandziora. Z tego co wiem, kręci się wokół bandy, która zajęła starą opuszczoną kopalnię, tu niedaleko na wzgórzu z wieżą. To niebezpieczni ludzie, radzę ci nie pokazywać się tam bez dobrego powodu. Dzięki, tyle chciałem wiedzieć. Co możesz mi powiedzieć o farmie? Cicho, tu jest spokojnie, od czasu do czasu najemnicy pobiją się dla rozrywki. Powiem, że pracują całymi dniami, ale obżerają się w kuchni Tekli. Są tu tak bardzo ładne dziewczyny, Elena i Velaya. Imię tej drugiej coś mi mówi. Cóż, Elena jest córką Monara, handluje na farmie. Z kolei Velaya pode mnie była niewolnicą samego Gomeza. Jednak udało się jej przeżyć to całe piekło i teraz została służbą Monara. Czemu któryś nie poderwiesz? On by mnie zabił, gdybym dobierał się do jego córki. Velaya z kolei to kobieta nie do zbyt dobycia, o ogromnym harcie ducha. Nie mam szczęścia w miłości. Chyba przebiorę się za chłopa i odwiedzę sobie czerwoną latarnię. A co się stało z Rickiem? To smutna historia. Zginął podczas przeprawy przez przełęcz. Jak to się stało? Na przełęcz zaczęli napływać orkoje. Drodze tutaj wdaliśmy się z nimi w niewielką potyczkę. Chciał, że był wśród nich szaman, który rzucił na Orika kilka potężnych zaklęć. Elvis i Tolo pochowali go na przełęczy. Obadano szczuwą nad jego duszą. A widzicie, możemy się dowiedzieć o innych postaciach. Co tam? Szukam ciszy i spokoju, więc odwal się. No, nie za miły jesteś, Sentenza. Oto twoje pisze sztuk złota. No dobra, dajmy mu te pisze sztuk złota, niech się udławi tym. No i otwórzmy jeszcze mieszki. Teraz jak już oddaliśmy skarby Gregowi, to nie musisz się martwić, że sprzedam coś wartościowego, co bym mógł, powiedzmy, opylić. Śledź. No co mi tam, zjem sobie śledzia, niech mi będzie. O, proszę bardzo. O wow, śledź mi się w ręku zbugała, patrzcie. No to ja i mój śledź żegnamy was w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Hej!